Witam serdecznie. Witam z kotła. Takie nasze dzisiaj inne powitanie. Jesteśmy w kociole Ro w grze Horizon Zero Dawn i nasza Eloi musi znaleźć wyjście, ale po drodze znaleźć wszystkie rzeczy i przeszukać cały kocioł. No, jesteśmy tutaj w tym miejscu, jak żeśmy wychodzili i wiem, że tu czujka gdzieś jest. Znaczy była przynajmniej. Jest. Była, czyli jak była, to jest. Musimy sobie przygotować wszystko. Tak, żeby... Ewentualnie... No, nie chcę się odwrócić w naszą stronę. A to świnka. Zrobimy to inaczej. Nie tak, co to jest? A wabik chyba żeśmy. No, coś z tym wabikiem nie tak. Nie wiem, o co chodzi. Miało to działać. Nie, to jednak nie w tą stronę weźmiemy. Za blisko te klawisze jeden koło drugiego, ja po prostu się trochę... Tym przybliżeniem coraz ostatnio coraz gorzej strzelam. Trzy strzały. Za dużo zmarnowanych okazji. Dobra, tam coś do góry mamy. Jeszcze coś tu łazi na dole jednego. Wszystko. Chyba jednak nie, coś jeszcze tu łazi. Coś jest do góry, nie wiem, czy mamy się do góry dostać. Na razie tu nie widzę żadnych możliwości innych. Być może droga nam będzie przebiegała tam później. Kamień, dobra, nasz kamień to bierzemy, został. Może się przydać. Od razu zmieńmy sobie z kamienia na jakąś... O! Jakby była potrzeba, żeby się ratować. Chodzimy sobie delikatnie i ostrożnie. Wygląda na to, że tu można wejść. I wygląda na to, że można dalej pójść. Tylko nie wiem gdzie. Ale coś tu jest jeszcze na dole. Najpierw zbadajmy ten dół. Mamy dwie rzeczy. Tam też jest chyba... I trzeba więcej jeszcze. Możliwości jest mnóstwo. Jak widać. No, gdzieś tu wpadła ta nasza niunia i... O kurde. Ale się wystraszyłem, sam wpadłem. Mówię, wpadła nasza niunia, a ja tutaj sam do wody. No. Teraz to moje. Zaglądać w każdą szparkę, żebyśmy wiedzieli, co się dalej tutaj dzieje. Właśnie tutaj coś jest, ale my tu mamy możliwość dalej, żeby zdominować. No dobra, tylko gdzie my jesteśmy?
No i tu powinniśmy iść dalej. Tak wygląda na to, że tutaj jest do centrum, żeby dojść. Ale tam nam coś jeszcze też pokazało. Na chwilę tylko sobie wskoczymy. Tu było jakieś przejście. No właśnie, jak dobrze przejść. Dalej nie przejdziemy, ale trochę rzeczy nazbieramy. Czyli jednak podejrzewam, że tam trzeba iść. Gdzie żeśmy mówili? Jeszcze jedno takie coś było. Tylko teraz nie pamiętam specjalnie gdzie. Chyba tu na dole. Gdzieś. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Jak to było? Stąd żeśmy przyszli. Tam wpadłem. To znaczy, że dobra, idziemy dalej. Może to było tylko to jedno miejsce, coś mi się ubzdurało. To chyba raczej na pewno. O, żeż ty, że tak brzydko powiem. Nie mówcie, że ja mam to uwolnić i z tym walczyć. Nieraz lepiej chwilę odczekać, to jest następny. Ale to jest inny. To nie jest trójka. No nawet żeśmy tak dużo nie stracili, nie opłaciło nam się inwestować w tą wojowniczkę, bo troszeczkę nam lepiej idzie, tylko ja się boję, że my tego potwora mamy wypuścić, co jest aż niemożliwością, żeby on z tym walczył. Już walczymy z takimi różnymi rzeczami, że tu się wszystkiego można spodziewać, no ale to może być przesada. To pontyfikacje to już ich nie bierzemy, dobra. Grzyby tu rosną. No, grzybki możemy brać.
co tutaj się dzieje? Mamy tą jedną czujkę, musimy ją załatwić. Ale tutaj też coś takiego wielkiego chodzi, że ja nie wiem, jak do tego podejść, jak z tym walczyć. Co to, przewiem brzydko, kuźde jest? Tu skoczy. Nie krzycz mnie tu, chłopie. Dobra, żeśmy to załatwili. Trochę tak chaotycznie to wszystko robimy. Co to jest? Troszeczkę się pod... zdrowia sobie dodajmy. Wygląda na to, że my mamy tam coś zmodyfikować. Inaczej to zrobić. To mi tak wygląda. Kanały jakieś są. No dobra, ale to na razie nie potrzebujemy z tego używać. Mamy jakiś moment, żeby przejechać z jednej strony na drugą. Jakbyśmy potrzebowali. My się musimy dostać na górę. A na górę się dostać możemy. Tam jest kółeczko, żeby się odwrócić. I co? I przejechać. Tam się trzeba byłoby dostać, żeby tu zjechać. Nie, nie, nie. Coś nie tak. A co to jest? My tu byliśmy, stąd żeśmy przyszli. Okej. No już się mylę w tym wszystkim. Za dużo informacji naraz. Kotły są bardzo mało przejrzyste. Mamy się dostać tak, tam, tam. I co, jak będziemy jechać, to tu możemy zeskoczyć, tak? Chyba o to chodziło. Zobaczmy, przejdziemy tam do góry i tam co? No zobaczymy, co tam. Czy tam się da wejść w ogóle? Im wyższy poziom kotła, tym bardziej skomplikowane jego przejście. Tak podejrzewam, że tak będzie. To jest na 11. To nie wiem, na którym był ten pierwszy, cośmy robili, ale wygląda na to, że nie był aż tak skomplikowany. Dobra, tu możemy podjechać wskakując na maszynę. Ale dokąd pojedziemy? Zobaczmy. Pojedziemy tam. My tam się powinniśmy dostać, na tamtą stronę. Tam jest, żeby zdominować i żeby po prostu przejść. Dobra, już wszystko wiemy. Musimy wskoczyć. Nie widzę, gdzie jadę. Trochę to dziwne. Dobra, tutaj... tutaj można było sobie... nie, nie można było przyjść sobie. Można było sobie przyjść, to trzeba było jeździć. W ogóle. Przecież ja tu byłem, do góry. Aj, to ja niepotrzebną kombinację jakąś robiłem. Wystarczyło tylko tą stroną pójść. Trochę mylące są te wszystkie...
linki, nie linki, podejścia i... To musi nam przejść na drugą stronę i tu przejdziemy. Ciekawy jestem, co tu się będzie działo, żebyśmy my czegoś nie wypuścili, czego nie powinniśmy. No ale i tak musimy ten fragment przejść, i tak musimy przejść, także co byśmy nie kombinowali. Dobra, zdominujmy to. No i co się stało? Stamtąd żeśmy przyszli. Otworzyła chyba się ta... Nie, nie otworzyło się. Dalej tam nie możemy przejechać, tam tędy. Niech zobaczę, jak oni jadą, czy tam jest. Żeby to się otworzyło i można tu było przejechać, czy nie? Nie, przejeżdża przez to. To nie jest, nie, tędy nie przejdziemy. Ale tu się nam coś otworzyło. Gdzie my jesteśmy w tym kotle, to my trochę pobłądzimy niestety. Tak naprawdę, o dołem też już teraz możemy przejść. Czyli co? To się nam otworzyła ta strona. Tam są jakieś rzeczy, żeby wejść, ale my musielibyśmy pójść w tym kierunku. Czyli co? Musielibyśmy chyba... Z tamtej strony się dostać tymi kołami. Jedno, drugie, tutaj. A co dalej? Tam jest chyba wejście na górę i tam przejdziemy tam. Tam jest przeskok, bo jest linka. Dobra. Wiemy wszystko. W złą stronę żeśmy weszli. Z drugiej strony mamy wejść. Dzięki temu wiemy przynajmniej, o co chodzi. Dobrze, maszyny chodzą dobrze. Nie, 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 spokojnie. Przeskoczymy sobie z jednej na drugą. Dobra, i teraz już mamy zjechać na dół. Zaktualizowano, czyli jesteśmy coraz bliżej. To tam muszę iść, do trzewi tej wielkiej bestii. Coś takiego. Też mi się tak wydaje. Do trzewi tej wielkiej bestii. Chyba tam mamy wejść i wskoczyć na ten wagonik, tak na to wygląda. Chociaż może coś tu jest, tak jest. Tu dym, tutaj to, że tu nic nie widać. Dobrze, tam właśnie muszę iść. Ojej. No już błądzimy tu ponad pół godziny, biorąc pod uwagę, że chyba to jest to już końcówka, bo widzę, że coś replikuje.
Wyszliśmy tutaj 10 minut 15 przed zakończeniem poprzedniego odcinka. No i teraz tu już biegamy 20 minut, czyli trochę nam to wszystko... Oj, spokojnie. Trochę nam to wszystko zajmuje. Wydawało mi się, że tam było miejsce. Czy tam jest przejście? Żebym ja nie chciał spaść na... Chyba tak. Jest miejsce. No właśnie. Jesteśmy w miejscu chyba, gdzie będziemy toczyć bitwę z tym czymś. Co to jest? Kłapak. Mieliśmy z tym do czynienia. A coś tutaj nieźle nadaje. Jakieś takie odgłosy, że coś oprócz... Musimy zobaczyć. Najpierw musimy zlikwidować wszystkich innych. Potem wejść na pylon i uruchomić, żeby to zeszło, no i żeby on wyszedł i będzie nas atakował. Dobra, zobaczmy, co mamy. Podatność na ogień. Naprzód na strzały. Tutaj ogniem to ściągnąć. No i to więc odporność. Okej. Wiemy wszystko, tylko teraz musimy zejść na dół. Zjedź na dół jest. Aha, czyli tu musimy zaskoczyć. No, zawsze jest na żółto. Nie widzimy tego. Dojrzał nas. Robią go, a on jeszcze nas dojrzał. To jest dobre. Może tak wyskoczy pierwszy. Dobra, przygotujmy się. Czegoś tu nie mam, a tych nie mam. Celna strzałka, ale my nie celnymi chcemy strzelać, my tymi będziemy strzelać. Wzmocnionymi. Niech ja sobie zobaczę, gdzie my tu możemy sobie cokolwiek zrobić, gdybyśmy chcieli go załatwić ładnie. Gdzie jest dobrze uciec. To jest to samo miejsce tak poprzednio, tylko tutaj nam chyba się nie uda takiego patentu zrobić, żeby tu się schować i w niego atakować, ale tak, tu możemy założyć linę i go atakować, czyli tu jest nawet niezłe to. Okej. Musimy tylko sobie zobaczyć wszystko, co jest dookoła. Tutaj nie, bo się nie możemy dać zagonić. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też dla nas nic ciekawego. Tu na górę. Okej, wiem, gdzie będziemy się ukrywać. Tu będziemy się ukrywać, czyli sobie wejdziemy na ten pylon i z tego pylonu podbiegniemy tam.
stronę. Chyba wszystko. Niezła walka. Żeby ten jeden był, to jeszcze w porządku. Po co mi ten niszczyciel tu przyszedł? Za dużo? Czego mamy za dużo? Zobaczmy, co on ma ciekawego. Skażenie, modyfikacja, niebieski. Dobra, to sobie zaraz tutaj to zrobimy tak jak zawsze. Wyrzucimy te, co są nam niepotrzebne. Modyfikacje, skażenie, proszę bardzo, już jest słabszy, więc RK wyrzucamy. Nie ma. Poręczność. Skażenie odrywania, mróz, to się mogą przydać takie, chodzi o zielone patrzę tylko. Odporność na mróz 8%, odporność na ciosy, odporność na mróz 5% tylko. Strzały. Masakrowanie. Maskowanie. O Jezu, co ja czytam? Nie, na zielone trzeba wyrzucać. Odrywanie. Obrażenia, dobra. Dwie to żeśmy wyrzucili, a tutaj podejrzewam, że są dwa jakieś ciekawsze. Przeszukaj niszczyciel. Ok. I... mróz, proszę bardzo, jak ładnie żeśmy wzięli. Dobra, i to wszystko, resztę pozbierałem wcześniej, więc chyba raczej za dużo tu z nich nie wypadło. Coś tu jeszcze z czujki, kruchy. Jeszcze druga czujka. O, okruchy trzeba zbierać. No to wszystko. Znaczy, że więcej nic nie będzie i teraz tu będziemy mieć dominację. Zaraz się dowiemy, które możemy dominować już teraz na kolejne. Mogę zdominować więcej maszyn. No niech tam się wyświetli lista. Kto, co, jak. No tylko punkty umiejętności tam się wyświetlą. O jest, krabołaz, kłapak, niszczyciel, bysior i długonóg. No proszę bardzo, już mamy lepiej, bo już będzie więcej, żeby się pozbyć. Dobra, ale jak tu wyjść? Tu. Byliśmy zasłonięci, nie widziałem. A no tak, pamiętacie, żeśmy dołem wchodzili, a tutaj górą trzeba zejść. Nim to sobie zrobimy inaczej, nim tutaj przyjdą. No podejdź tu blisko. Tu przewrotki. Zdziwiony, przejdź tu. I tyle w tym temacie. Tak mówiłem, nie byłoby tak źle. Dosyć długo to trzeba przechodzić. Za dużo zamieszania jest i trzeba tak na spokojnie patrzeć, żeby to wszystko przejść. Ale potem na końcu niepotrzebnie jakiś drugi zawodnik wchodzi. Nie mamy miejsca. Z jednym do czynienia. O. Na co nie mamy miejsca? To nie, to sobie możemy darować. A, bo ja muszę wykupić modyfikację. Już wiem, o co chodzi. Popatrzcie się. Musimy sobie wytwarzanie wykupić udźwig. Modyfikację. Dwie kości lisa. No to polowanie na liska czas zacząć. Tutaj możemy powiedzieć, no to akurat nam są mniej potrzebne. Co już jest z zieloną kreseczką, są zakończone. Dwie umiejętności. Cały czas chcę rozwijać te, żeby nam się jakoś poszły.
Dominacja bojowa, zielarka, złomiarka, zbieraczka. Potrójny strzał, odwet, to nam niepotrzebne. Szybkie przeładowanie, to by nam się przydało, bo jednak jest dobrze, żeby szybciej strzelać w czasie skupienia, bo wolniej nam to idzie. Cichy sprint to w ogóle, wyniki to na razie robimy, jak ten silny cios też jest, będzie, to jeszcze zamiast, tu mamy 15 chyba, tak, to będzie 30, to jeszcze lepiej będzie, to właśnie tym, co cały czas załatwiamy innych gości. No to może na chwilę obecną jeszcze tak specjalnie nie zróbmy sobie ten silny cios i wtedy będziemy mogli rozwijać tą całą resztę. To poczekamy. Dobra, misje, co my mamy jeszcze? Aha, no ale nie znaleźliśmy tutaj tego właśnie. Ogniwa, ekwipunek, czy mamy ogniwo? Surowce. No nie, ogniwa, żeśmy nie znaleźli. Soczewka niszczyciela. Ale dosyć dużo tam żeśmy to przewalili wszystkiego. No i nie było. Zobaczmy, czy to zniknęło. Na mapie, jak to wygląda. No zniknęło, nie ma tego. Czyli to nie jest z tym powiązane. To jest tylko takie coś, że to są zadania jakieś najbliższe, które ewentualnie żeśmy się z nimi spotykali. Co my możemy zrobić takiego, żeby coś fajnego nam jeszcze wyszło? Słuchajcie, może byśmy sobie tego zrobili żrafa i wtedy nam, bo jesteśmy dosyć blisko, wtedy nam środkuje tutaj ten cały plac centralny, a tak mamy wszystko zakryte i będziemy, ja wiem, czy nam co do czegoś potrzebne, no ale będziemy mieć zrobione, no na tej zasadzie. Gdzie by tu pójść? Tu by było najbliżej to ognisko. To jest strażnica poranka. I wzdłuż odkryć coś jeszcze. No nie mamy zadań, bo tych pobocznych na razie żadnych nie brałem. Musielibyśmy pójść tutaj, patrzcie jak zielono się dzieje. I podejrzewam, że gdzieś tutaj też o trzy następne. No ale to na razie... Chcemy troszeczkę popchnąć to wszystko do przodu. Tu u nas są jeszcze jakieś te, to tutaj są wszystkie zrobione. W plemie Nora zostało wszystko zrobione chyba, tak, dlatego żeśmy się raz tam cofnęli, żeby pokończyć. Dobra, nie będziemy przedłużać, skoczmy sobie tutaj. Dobrym sposobem jest też wskoczyć na jakiegoś, znaczy ujeżdżać możemy, niby teoretycznie każdego, ale tylko jeździmy na biegunie. Okej, jesteśmy tutaj. Muszę to jakoś przetrwać. Aha, tutaj to co latało, kurde, i my musimy iść w kierunku, zaznaczmy sobie, którędy będzie lepiej, tu do góry. Nie musimy iść do tyłu, tak, gdyby tamtym kierunku. Okej. Ale tutaj jest, światełek się świeci, co? Zbieraj, no kobieto, zbieraj, zbieraj, ja nie będę cię zbierał. Daję teraz tak ostro, że po prostu możemy tu się przemknąć, bo przy tej okazji, że nas nikt nie zauważy. No właśnie. Dobra, marszczyny trochę trzeba pozbierać, bo żeśmy trochę postrzelali. To jest 5. Ja podejrzewam, że musimy jednak tamte wykupić. Będziemy zbierać więcej. I zamiast 5 będzie na przykładowo 10. To będzie łatwiej nam po prostu skupić się na innych aspektach.
Lisa, nie zajączka. Lisa mamy zrobić. A tak, czy tędy iść w drugą stronę? No jak to wygląda? My mamy iść... Tak, idziemy, czyli tą stroną do tego ogniska, tam do góry. Ognisko jest tam. Czyli nie musimy tu koło nich przechodzić, możemy troszeczkę ich ominąć. Uciekli, kurde. Nie zawsze mam takiego w biegu cela, jakby się wydawało. No ale jest dużo lepiej. Ja pamiętam, jak to grałem, cały czas będę podkreślał to, że ja jestem antytalent do tego, żeby... Muszę zbliżać się do źródła sygnału. Jest żyraf. No i to żeśmy doszli. Bardzo ładnie. Aktywujmy go. Poziom 17. No... Skocz na grzbiet żyrafa. Ale tutaj nie jesteśmy sami. Drogę na samą głowę. Podejrzewam, że stąd będzie się skakało. Zobaczmy, czy on przechodzi koło tej platformy. I tak by wyglądało, że tak. No i dobrze. No, trochę bandytów wytrzebimy. Coś w okolicy wysyła ten sygnał. Dobra. Zaraz go zrobimy. Trochę tutaj mamy tych ludziów. Musimy sobie ich wszystkich oznaczyć. Jak my ze strzałkami stoimy? No, z nią mamy walczyć. Dostaniemy się, moi. Zabójcy. Co oni tu robią? Nie tędy. W złą stronę przyszedłem. Musimy tutaj od tej strony pójść. Są, kurza, ile ich tutaj jest? Gnoju chowasz. Ja cię nie widzę. Wygląda na to, że starają się schwytać żyrafa. Dobrze, musimy iść chyba w tamtym kierunku.
Snajper. O, coś tu jest jeszcze. Moment, moment. Musimy sobie zrobić rozpoznanie. Schowaj się. Skaziciel. No nie dobrze. Ale jest kurza twarz. No jest jeden mocniejszy. Siebie, to musimy... O, zdali się. W jedną, jakbym jedną strzałą zabił dwóch, też by było ciekawie. Ale to chyba tak nie działa. Niech się rozejdę. Tak łażą. Idźcie sobie spokojnie. Nie widzę. Ma to swoje plusy i minusy niestety. Ale mam sekundowe spóźnienia. Teraz już nie mam żadnych spóźnień. Dobra, reszta chyba powinna być już zaalarmowana, ale to jakoś tak dziwnie działa, że nie ma takiego od razu natłoku. Gdzieś tam najbliżsi się widzą, reszta nie. No gdzie ta reszta jest w ogóle? Jest tak właśnie, jakbyśmy się... Ja ich nie widzę, oni mnie nie widzą. Żeśmy nie mogli wziąć poprzednio. Trochę to wprowadza w błąd. Tu powinni być jeszcze inni, ale są. Elitarny. Światła wprowadzają mnie w błąd po prostu. Nie wiem, czy to są światła, czy to są ludzie. Ale dobra, jakoś tam sobie damy radę. Do góry coś tam jest. Co to są takie... kolorki.
Wzmocniona strzała to jest. O. Okruchy metalu, tego zawsze zbieramy. Okruchy metalu. Gdzie gość? Idzie. Zatrzymał się. Tam widzimy jeszcze jednego. Jednego? To jest od cholery jeszcze ich. Dobra, bo żeśmy teraz innych tutaj zawołali i będą nas atakować. Właśnie. Dobrze, ma dobre pytanie. Jeszcze tam są? Ileż ich? Ale... Znalazłem! Co znalazłeś? Z jednej strony noc mi sprzyja, ale z drugiej strony ta zadyma jest za duża. Alarm odwołany, ale miejcie oko na wszystko. Alarm odwołany, dobrze. Się poustawiają na swoich miejscach. Nie odpuszczajcie, może ich być więcej. Kapłan. Idzie tu do nas ten. Dobra, chwilę poczekamy, aż go... Musimy zdjąć tego... zakapiora, czyli elitarnego. Z jakąś specjalną bronią jest. Poszedł gdzieś do góry, dobra. Tam jeszcze jeden jest. Kurde, nie zobaczyłem go. Bezszelestne to pisało. To niech będzie to bezszelestne. Dwóch tam do góry. Ale się wymieniają. Bardzo mądrze, nie to. Cień powezwał. Ciebie też zaraz wezwie. O kurde, uciekł. Powinnam dać radę wskoczyć na żyrafa.
stąd? Tutaj. Żranek. Co się tam jest? A coś takiego jak tu, zobaczymy co. Strzały, to nam nie potrzebne. Idzie któryś tutaj? Chyba uda mi się przeskoczyć stąd na żyrafa. Bardzo fajnie, że ci się uda. Będziemy nic kombinować, niech tu podejdzie, tylko że ja... radę wskoczyć na żyrafa. Dobrze. Teraz muszę dostać się na głowę. No i mamy. Trochę to trwało, bo tutaj za duża ochrona. Ale my żeśmy go złapali, jak to się mówi, czyli zdominowali. Te żyrafy to tak przypominają te samoloty amerykańskie, które mają taki radar, zamontowany na kodłubie radar, AWAS chyba się nazywają, tak to się nazywa, i pokrywają duży obszar. Rejestrator, co to tam wyskoczyło? Przejście na orbitę. Akurat to nam niepotrzebne przejście na orbitę. No i dobra, jak to wygląda? No, odkryliśmy, tam jest mróz, tutaj jest tak, zwierząt jest tak pełno, znaczy zwierząt tych mechanicznych, że w głowie się myśli, ale tu nic nie ma w pobliżu. Jakichś zdarzeń takich, co byśmy mieli coś robić. Może później wyskoczą. No to co, słuchajcie, mamy jeszcze chwilę czasu, taką nie za długą, tego kocioł nam dał dużo do myślenia. Ja myślę, że byłoby dobrze, w następnym odcinku wybrać się już tutaj, zrobić to miejsce, albo wziąć parę zadań tych dodatkowych, bo cały czas biegamy, ale niestety mamy tylko cały czas wątek główny, a trochę bo tych pobocznych też by się dało zrobić. Może tu wskoczmy, stąd będziemy mieć bliska, weźmiemy te poboczne, żebyśmy mieli możliwość wyboru, co nam bliżej pasuje i czy tam, co mamy do wzięcia. To samo chyba weźmiemy te zadania, które są w południku, będziemy mieć jakiś już spis zadań i wtedy co będzie blisko, co będzie warto zrobić, będziemy robić. Raz, że pokierujemy troszeczkę grą, może w tych dodatkowych zadaniach się jakieś pewne rzeczy dowiemy, dodatkowych, a dwa, jakieś punkty zdobędziemy, umiejętności czy inne rzeczy, warto to robić. Jeszcze dużo umiejętności przed nami do zrobienia, nie wiem, czy jest możliwość zrobienia wszystkich, ale jeżeli by tak było, to by było bardzo fajnie. No i jesteśmy tutaj, gdzie żeśmy sobie... 24 poziom, ładnie nam skoczyło. Momencik. No i tu mamy już pierwsze zadanie, w momencie, gdzie tu jesteśmy. Ktoś tutaj coś od nas będzie chciał. A, oto ujeżdżająca maszyny Nora z dziwną włócznią. Dobrze, że cię widzę.
Mam propozycję. Podejdź. Mów mi, Fernik. Dobrze, Fernund. Co proponujesz? Zapanowania tego idioty króla Kardża. Obcy często ukrywali dobytek przed zbójcami. A ja znalazłem kryjówkę. Co to jest? Relikt. Z czasów przedwiecznych. Pewnie zrozumiesz go lepiej niż ja. Obawiam się, że nie mogę go dosięgnąć. Aha, i mam go dla ciebie zdobyć. Cóż za wspaniały plan. Na pewno pójdzie ci znacznie lepiej niż mnie. Weź go, przynieś, a potem podzielimy się zyskiem. Może najpierw zobaczę, co to jest. To też dobra myśl. A właściwie co ty robisz? Handluję cennymi wichajstrami. Kupuję tanio, sprzedaję drogo. Ale tu nie będziesz kupował. Czasami sam też znajduję wichajstry. Aha. A jeśli bym chciała, co mam robić? Relikt spoczywa na zboczu Góry Zmierzchu. Przynieś go do doków Południka, a oboje na tym zyskamy. To się jeszcze okaże. No i dobra, i mamy coś takiego, dziwaczna propozycja, ale relikt, może coś ciekawego znajdziemy. Tak mówię, może coś w tym będzie. Jesteśmy tutaj przy ognisku, gdzie mamy kolejne jakieś... No, nie będziemy na razie tam iść, żeby to robić. Mamy to zaznaczone. Ale wróćmy się tutaj. Mamy koło siebie jeszcze dwa zadania. Weźmy te zadania i dopiero wtedy. Tylko tak, chyba tędy musimy iść, jak mi się wydaje. To, czy nie tym? Chyba tym. Weźmiemy te dwa zadania, będziemy wiedzieli, na czym stoi. Gdzieś tutaj trzeba będzie sobie coś kupić, bo myślę, że to będą... Wow, fajnie nas prowadzi gdzieś do czego. Ten człowiek od nas coś chce? Daj mi spokój. Nie widzisz, że przepatruję wodę? A coś się stało? Ktoś tam wpadł? Nie, ja... Widziałaś taką dziewczynę 17 lat? Sam nie wiem. Obawiasz się, że tam wskoczyła? Nie wiem. Elida. Moja jedyna córka. Zniknęła. Kiedy ją widziałeś? Ostatniej nocy. W domu. Czuła się lepiej. Była chora? Była wycofana. Smutna. Ucieszyłem się, gdy chciała wyjść do ogrodu. Potem już jej nie widziałem. Robiła lub mówiła coś dziwnego? Kiedyś była całkiem inna. Wyjątkowo radosna. Bawiła się w piasku z chłopcami. Zmieniła się? Nie wiem. Nigdy się ze mną nie zgadzała. Nie cierpi zawieszenia broni. Myśli, że w ogóle nie powinniśmy zaczynać wojny. Od miesiąca nie widziałem jej uśmiechu. Cały czas siedzi w swojej izbie. Powinienem być uważniejszy. Kto jeszcze jej szuka? Kazałem strażom jej szukać, ale nie mogę mieć w nich nadziei. Powiedzieli, że w tym wieku dziewczyny uciekają. Ale nie Elida. Dotarłem do jej przyjaciół, ale podobno nie rozmawiali z nią od tygodni. Tygodni! Jak mogłem nie wiedzieć? Ale będą jej szukać. Ja już szukałem wszędzie i pomyślałem, że może jest tutaj, w wodzie. Na króla słońce! Podczas wojny stało jej się coś strasznego? Wojna martwi wszystkich. Okrucieństwo szalonego króla słońce, krew na ulicach, uciekający w popłochu ludzie Itamena.
Teraz trwa zawieszenie broni, ale Elida nie może się z tym pogodzić. Właśnie między nami ranią jej serce. Potrafię to robić. Mogę poszukać. Gdzie ostatnio była? W ogrodzie. Proszę, może uda ci się znaleźć jakiś trop. Postaram się. Niech słońce oświetla ci drogę. No dobra, to mamy drugi. No a trzecie też gdzieś jest blisko, no to weźmiemy trzecią misję, żebyśmy po prostu mieli wszystko za jednym zamachem od ręki. No, bierz, bierz. I zakończymy w tym miejscu, w tym pięknym miejscu, zakończymy ten odcinek. Tylko najlepsze towary, zobacz sama. Przed dni ledwo mam jakikolwiek zysk. Szczególnie, że zwykle wszystko, co mam, rozdaję potrzebującym. Chcesz trochę owoców? Naciesz się nimi, zanim ktoś je porwie i ucieknie. Czyżby ktoś cię okradał? Tak, prawie co nocy. Nie tyle, by zamknąć interes, ale dość by mnie to bolało. Złodziej zostawił jakieś ślady? Tylko trochę resztek nieopodal magazynu, ale to żaden trop. Czemu straż się tym nie zajmie? Straże podejrzewają zwierzęta, ale chyba sami w to nie wierzą. Pewnie mają większe zmartwienia niż narzekanie jakiejś handlarki. Masz jakieś podejrzenia? Większość tutejszych szumowin znam w zasadzie od dziecka. Jedzenia raczej by żaden nie ukradł. Ale jeśli chodzi o większe przewiny... Potrafię tropić. Mogę poszukać złodzieja. Serio? O, dzięki. Może zacznij od magazynu tuż nad rzeką. Ktoś musiał być pod ścianą, skoro kradł zamiast poprosić. Zobaczę, co znajdę. No i wiemy wszystko. Może od tej misji zaczniemy jako pierwszej. Zbadaj magazyn. Po 15 poziomie mamy i szkody uboczne, czyli coś jest jeszcze dodatkowego. Aha, mamy tam rodzinę Olina. To pójdziemy, wszystko zrobimy, ale już w kolejnym odcinku. No ten odcinek to wystarczy tego dobrego, żeśmy byli w kotle, namieszaliśmy w kotle, wyszliśmy z kotła i teraz trochę pogramy na otwartym terenie. Dziękuję bardzo, kłaniam się.